Stworzyłem piękny świat, do którego możecie dołączyć. Ostatnio dołączaliśmy do tej wioski, a jeżeli chcecie dołączyć do tej wioski, czyli Bukalla, no to wiadomo, zostawcie łapę w górę, ja jestem Flotar, to jest symulator Boga. Coś, co wam się bardzo spodobało, mi też się właśnie spodobało i uderzyłem w lampę, która tutaj jest księżycem. Zobaczymy, jakie dzisiaj przeciwności losu będą na mnie czekały. Moi ludzie, jak widzicie, są zadowoleni. Ostatnio udało nam się wybudować... Metal? Nie, nie udało. Wybudowaliśmy kopalnię, zbudowali taki domek, który jest jednocześnie miejscem, gdzie kowal może sobie mieszkać i zbudowaliśmy piękne, pustynne miasto. Dzisiaj na pewno będę chciał postawić, czekajcie, wulkan. Wulkan wydaje mi się, że to jest po prostu coś idealnego tutaj i mam nadzieję, że jak zwykle dźwięk jest, z dźwiękiem jest wszystko w porządku i oni chcą... Pytanie, co to jest mięso, zwierzę, postawmy im. Czy oni, właśnie, czy węże można jeść? Ja widziałem, jak kiedyś Bear Grylls sobie jadł jakieś zwierzątka i właśnie, subskrybujcie kanał, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków z VR-a i możecie także wbić na G2, gdzie taniej na pewno dostaniecie sobie gierki. Link jak zwykle jest w opisie, poobserwujmy jeszcze zanim przejdziemy do tych naszych rzeczy. Chwila, ten wąż zniknął. A, ona niesie, a, widzicie, niesie mięso, więc jeszcze jedno postawmy sobie. A mogę tutaj na przykład postawić mięso? Mogę, dobra, mamy inwazję węży. Dzisiaj na jakimś terenie będę chciał na pewno... Chwila, bo muszę przy tym być. Jesteśmy na nowym etapie rozwoju i to jest metalowy dom. Z tego co widzę, w tym mieście potrzebują skóry, więc tym też będziemy musieli się lada moment zająć. Właśnie, zobaczymy, heretycy 0, 43 ludzi, dajmy zwierzę powiedzmy tutaj. Okej, pojawiło się zwierzątko, mam nadzieję, że będziecie mogli sobie na to zapolować. I miałem jeszcze sprawdzić jedną rzecz, mianowicie, czy jeżeli postawię zwierzę tutaj... Aha, to kompletnie nic się nie wydarzyło. Jeszcze na chwilę wróćmy do tego domku, co oni chcą? To jest ropa. Skąd wy możecie Aha. Okej, okay, już wiem skąd możecie ropę brać. Dobra, wszystko z porządku. I właśnie, jeżeli w tym odcinku będę dyszał bardziej niż zwykle, no to to nie jest tak, że wiecie, ja po prostu chcę sobie dyszeć, ale wyobraźcie sobie, że ja mam te gogle, mam na sobie jeszcze duże słuchawki, a na zewnątrz jest ponad 30 stopni. Ja po prostu już ze mnie leci, a dopiero włączyłem VR-a, więc hej, to może być super zabawa, dlatego musicie zostawić po prostu łapę w górę, bo to się męczę. Człowiek? Człowiek? Ty, mam naukowca. Naukowcu, idź tutaj. Okej. Okay. Czy on zrespił jakby... Czy ci ludzie to przeżyją? Tak, niesie jakąś książkę. Przepraszam, ja muszę to zobaczyć. Niesie jakąś książkę i... Nie wiem, co z tą książką robisz. W ogóle są, widzicie, troszeczkę jest błędów w tej grze. Bo tak nie powinno to wyglądać, że on... Nie wiem. Nic nie jest niesione. Nie wiem, co chciałem w ogóle powiedzieć, ale wróćmy może do rozbudowy mojego pięknego świata. Czekajcie, rzućmy sobie pustynię tutaj, rzućmy sobie oazę. Czy oaza to będzie kolejny... Nie, to nie jest niestety kolejny dom. Okej, okay. I za chwilę trzeba będzie zrobić nowy biom. Zastanawiam się, w którą stronę to zrobić. Na pewno będę chciał jeszcze tutaj troszeczkę rozbudować. Powiedzmy, dajmy sobie jedną łąkę, dajmy sobie jeden las w tym miejscu. A, łąki z jakiegoś powodu nie postawiłem. Uwaga, jeszcze raz. No, dziękuję bardzo. Teraz trzeba byłoby użyć odnowienia. Szarańcza, błyskawica, ogień, tornado, bagna. Dobra, mamy nowe biomy. Ale zanim do tego przejdziemy, no to wiadomo, odnowienie dla moich pięknych mieszkańców. Wydaje mi się, że mam... O, troszeczkę za daleko mikrofon. Czekajcie, muszę sobie go ustawić. Teraz powinno być chyba trochę lepiej. Dobra, sawannę. Gdzie chcę zrobić sawannę? Może tam po drugiej stronie i będzie, wiecie, będą musieli przepływać do tego miasta. Albo po prostu jeszcze powiększmy tutaj im teren troszeczkę. Las sosnowy, okej. Okay. Wiadomo, na jakieś nowe domki będzie jak znalazł. Tutaj jeszcze postawmy... Lud, dziękuję bardzo. I sawanna. Gdzie ja chcę sawannę? Myślałem, czy by nie zrobić jej gdzieś tutaj. Albo... Dobra, tutaj. Tu będzie się zaczynała sawanna. Uwaga, nowy biom. Ej, w sumie wygląda bardzo jak pustynia. Sakura. Sakura mi się kojarzy z Naruto. Okej, okay, ale wygląda ładnie. Bagna. O właśnie, chcę zobaczyć, o co chodzi z tymi bagnami. No, wyglądałem jak... Coś, czego nie chciałbym na pewno zwiedzać i pytanie, czy oni za chwilę będą chcieli tutaj zrobić nowy dom? Na razie nie widzę, żeby cokolwiek się działo. I słyszę węże. Czekajcie, zresmy sobie człowieka, weźmy tego wynalazcę i czy on na przykład zrobi tutaj dom?
Znaczy, czy założę tutaj wioskę? Nie widzę, żeby tak się działo. Weźmy, postawmy drugą sakurę i tutaj też. I to jest naprawdę idealny po prostu biom, żeby się osiedlić, ale no nie dla tych ludzi. Dlatego zrobię to. Postawię wulkan, żeby po prostu przypomnieć im, kto jest tutaj bogiem, bo ostatnio było bardzo spokojnie, tylko rzuciłem księżyc w poprzednim odcinku. Tam jest księżyc, będzie można znowu to zrobić, ale chcę zobaczyć, co się wydarzy, jeżeli zrobię coś takiego. Uwaga! A, nic się nie wydarzy. No ta, nic się nie wydarzyło. Dobra, w jakimś innym miejscu, tam. To w ogóle, to miejsce wygląda majestatycznie. Jak wiecie, taki zakątek, w którym nie chcemy za bardzo ludzi, gdzie żyją sobie spokojnie zwierzaki. W sumie nawet możemy iść to zrobić i rzucić, czy się pojawi... Króliczek się pojawił, dobra. Dobra, dobra, dobra. Weźmy jeszcze tutaj sobie, postawmy zwierzaczkę. Słonie! A na bagnach co? Nie. Na bagnach. Chcę zobaczyć, co będzie na bagnach. Mamy aligatory. Okej, okay, a nie mogę zrespić paru aligatorów? Nie, chyba jeden może być, niestety. Dobra, na pewno wodę będę chciał to połączyć ze sobą, żeby mogli sobie przepłynąć na te bagna, ale... Okej, okay, tutaj ludzie są i nie ma niestety żadnej innej wioski, co jest dość dziwne, bo byłem pewien, że będę mógł już to zrobić, więc... Weźmy łąkę, postawmy obok tego. Czekajcie, jedna łąka i od razu stawiamy wulkan. Moi drodzy mieszkańcy, mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Chociaż wiadomo, chciałbym postawić ten wulkan tutaj, w środku miasta, żeby zrobić jak największą rozpierduchę. Czekajcie, stawiamy jednak tutaj. No co jest z tym wulkanem? Czy to musi być na osobnym biomie? Tak, wulkan musi być na osobnym biomie. Dobra, dobra, czyli teraz, od teraz, nawet dwa wulkany. A co mi tam? Dwa wulkany. Tutaj, tam będzie Mordor. Tam będzie strefa, do której nikt nie wchodzi. Dlatego weźmy sobie, zróbmy góry. Przepraszam, jeszcze raz, góry. Okej, to są zimowe góry. Chciałem, żeby to były tego typu góry. I pytanie, czy te wulkany w ogóle są aktywne? Czy one mogą, nie wiem, wybuchnąć? Czy to jest jakaś ikonka? I na przykład może ona będzie się zapełniała i później ten wulkan wybuchnie? Nie wiem, ale wróćmy sobie tutaj, do tego miasteczka, bo bardzo mnie ciekawi, czy oni będą mogli w końcu się... jakoś tam rozbudować. Człowiek. Dobra, dajmy człowieka tutaj. Okej, okay, czy to jest jakiś mesjasz? Heretycy? Czy w moim pięknym państwie zalęgli się heretycy? Pytanie tylko... Czekajcie, to nie jest heretyk. Okej, okay, widzę go. Okej, okay, heretyku, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Czekajcie, ja muszę ładnie wycelować w niego. Chodź, heretyku. Mam dla ciebie coś specjalnego. Mam nadzieję, że... Aha. Aligatora tutaj nie ma. Dobra, to zresmy sobie tak. Bierzemy tutaj. Aligator, proszę bardzo, aligatorze. Specjalnie dla ciebie heretyk podany do stołu. Jest problem z tym heretykiem. Czekajcie, jeszcze raz sprawdźmy. Czy aligator... Halo, aligatorze, weź go zaatakuj. A, aligator po prostu się przewrócił. Nie wiem, czy on poszedł spać. Chwila, co jest? Czemu ten... Gdzie jest ten heretyk? Chwila. Heretycy zero, czyli co, aligator zjadł tego heretyka, a my tego nie widzieliśmy? Trochę słaba opcja, co jak co, ale no widzicie, no niestety tak to działa. Człowiek, uzdrowienie, odnowienie, deszcz. Dobra, w sumie możemy zesłać deszcz na całą... W sumie nie wiem, czy na całą mapę zesłałem teraz deszcz, jak to dokładnie działa? Czekajcie, nie, tylko na jakiś skrawek tej mapy. A czasami to nie będzie tak działało, że ropę będziemy pozyskiwali właśnie z bagien? Patrzcie, stawiam sobie bagna. I ja potrzebuję, znaczy te wszystkie moje domki potrzebują ropy. Bym musiał poobserwować tą fabrykę, żeby zobaczyć, czy oni w ogóle niosą... Okej, drewno jest samotransportowane do mojej wioski. Tutaj potrzebujecie ropy. Wy w zimowej, ojoj, potrzebujecie nadal zwierząt. Dobra, odnowienie. Rzućmy wam odnowienie. Dzięki czemu powinny się... No nie, nie pojawiły się. Niestety się nie pojawiły zwierzaki, tak jak myślałem, że się stanie, więc nie to. Weźmy jeszcze raz, zrzućmy tutaj jakiegoś zwierzaczka rzućmy i może dzięki temu będziecie mogli przejść na wyższy poziom rozwoju, bo tutaj słabo im idzie, zobaczymy jak ci sobie radzą. Czego wy potrzebujecie? Wy potrzebujecie surowców. Dlatego dajmy im kopalnię i to jest kopalnia czegoś tam? Niech będzie, nawet mogę postawić tutaj właśnie, sawanna. O, a zobaczymy co będzie wydobywane na sawannie. A. To z jakiegoś powodu to niestety nie zadziałało tak jak chciałem. Bierzemy, stawiamy kop... Halo, czy ja jestem głupi? Rzucam to. I biom... Okej, biom się zrespił, wszystko jest w porządku. I teraz stawiamy sobie kopalnię. W ogóle... Wow!
Mam więcej tych, więcej punktów, nie wiem jak to nazwać, punktów wiary, o, możemy to tak nazwać, oaza, nie, nie chcę oazy, chcę zobaczyć, czy na Sakurze będą inne rzeczy do wydobywania, a, czyli muszę poczekać, aż spadnie jedna rzecz, dopiero później sobie mogę zrespić kolejną, uwaga, Sakura, też mamy kopalnie, to są dokładnie te same kopalnie, więc kompletnie to mini... Co się stało? Ej, serio, co się stało? Właśnie widzicie w ogóle, co się wydarzyło? Mój cały świat został zniszczony. To wygląda jak wybuch wulkanu, którego ja nie widziałem. Ja sobie na spokojnie później obejrzę ten film. Co to jest? Co ja z tym mogę zrobić? Tutaj widzicie? To. Czy to wulkan? Może wulkan wybuchł i po prostu zniszczył tutaj wszystko. Ale oni naprawdę nic nie mają. O kurde, dobra, odnowienie. Po pierwsze, rzucamy wam odnowienie i... No jedno drzewko. Nie mówię, że oni będą musieli teraz zaczynać od samego początku. Fabryki, wszystko... Ej, cały świat został zniszczony, tylko... Horesu. O nie, nie mamy już wioski. Nasza wioska została zniszczona przez wulkan, przynajmniej ja inaczej. Na ten moment jestem pewien, że to był wulkan, ale... Podczas montowania tego filmu może się okazać, że jednak nie do końca to był wulkan, więc będę po prostu musiał sobie na spokojnie sprawdzić, bo to się stało, gdy ja zajmowałem się tamtymi kopalniami. I na przykład może był jakiś dźwięk, który by mi pomógł określić, co dokładnie się wydarzyło, albo piszę w komentarzach, czy to rzeczywiście był wulkan, czy raczej coś innego. Jak widzicie, na razie, no niestety, musimy powrócić troszeczkę wstecz i... No wszystko im ulepszyć, po prostu. Wszystko trzeba ulepszyć. Ale czy to jest... Czy to jest dokładnie taka sama wioska jak wcześniej? Widzę, że są troszkę inne pożywienie. Troszkę inne są te budynki, nie? Najgorsze jest to, że trochę się cofnęliśmy w rozwoju i teraz poświęciłem czas, żeby postawić tutaj jedną kopalnię dodatkową, tutaj... Chciałem powiedzieć, że rozbudować z powrotem im wszystko, ale okazuje się, że to miasto zniknęło. Cały czas obserwuję ten wulkan. W międzyczasie tutaj jeszcze im powiększyłem ten teren, bo powstała Kusong. To jest nowa wioska Horusu. Nie wiem, jak to przeczytać, sorry. Tutaj jakieś zwierzątka się pojawiają. Powoli, powoli zaczynam znowu zaludniać ten świat. No, idzie mi dość to topornie, jeśli mam być cztery, bo siedzę tutaj już troszkę. Ta wioska, czekajcie, oni potrzebują metalu, czyli postawiłem im kolejną kopalnię, tylko z jakiegoś powodu nie chcą z tego korzystać. Więc dajmy odnowienie, żeby może, nie wiem, drzewka, żeby, nie wiem, było na kolejną kopalnię, coś takiego. Okej, jest pożądalną, tutaj jeszcze kolejne, dobra, jest super. Wróćmy sobie na chwilę tutaj, szkoda, że nie można paru tych, parę razy mocy pod rząd użyć i cały czas obserwujemy wulkan. Czy to on rzeczywiście, ej, to jest kompletnie inna cywilizacja. A może tamta cywilizacja zniszczyła, czekajcie, w sumie nie wiem, czy tutaj była jakaś wojna, ona na pewno by się toczyła troszkę dłużej. Ale może wiecie, to jest niewykluczone, że tutaj są jakieś wojny. I uwaga, czy... A nie, tu się nic nie respi. Okej, rozumiem. Czyli co? Nadal oni potrzebują drewna. Zobaczcie, mają niby las obok siebie, ale jednocześnie tego drewna za bardzo nie zbierają. Co jest z wami? No i co? Oni sobie będą po prostu chillowali i tyle? Zobaczymy. Heretycy 0, wiara 100%, karma 100%, miasta 3. No nie widzę, żebym cokolwiek mógł im w jakiś sposób pomóc. Zwierzęta, odnowienie, deszcz. Mogę, no mogę zesłać deszcz, ale po co wam deszcz? Albo na przykład uzdrowienie. Może, właśnie, a może to jest jakaś choroba? Uwaga, proszę bardzo, jesteście wszyscy zdrowi, umyliście się, także zapierdzielacie raz. O właśnie, tak jak wy tutaj. Idźcie do roboty. Wszystko jest dobrze. Także możemy się umówić, że w tym odcinku ja skończę teraz. Chociaż, ej, ta wioska naprawdę super wygląda i oni teraz metal potrzebują, więc macie kopalnię obok siebie dosłownie, także jest fajnie. Czekajcie, tamta wioska, oni na razie się opieprzają, tutaj będą potrzebowali drewna, wy potrzebujecie, z tego co pamiętam, metalu. Przed chwilą chyba potrzebowali skór, nie, przepraszam, wy potrzebowaliście skór, teraz potrzebujecie metalu, więc trzeba będzie, właśnie, czy jest tutaj jakaś opcja przyspieszenia, opuść grę, resetuj sandbox, odwrócone sterowanie, włącz obrót. Dostosuj wysokość. Nie, nie ma czegoś takiego, także słuchajcie, ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że symulator Boga wam się podobał. Dzisiaj mieliśmy wybuch wulkanu, tak nazwę ten film, ale na ten moment nie jestem pewien, czy to był wybuch wulkanu, czy było to coś innego. Ciężko mi powiedzieć, ale nasze cywilizacje
No, zostały zgładzone, przetrwała tylko ta, a reszta to jest kompletnie nowa bajka. Także co, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku DaySima. Do zobaczenia, pa pa!